Dzisiejsza Ewangelia to Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Można powiedzieć, że to spotkanie dwóch niewiast, które Pan Bóg w szczególny sposób naznaczył swoją łaską, swoim błogosławieństwem, obdarzył potomstwem w cudowny sposób. Stara Elżbieta i wchodząca w dorosłe życie Maryja stają przed zadaniem, które jest dla nich nowością, bo obie stają się matkami. Ale mówiąc o magnifikacie, mówiąc o dziękczynieniu, łatwo jest dziękować za dobre rzeczy, w ich przypadku za macierzyństwo. Łatwo jest dziękować za rzeczy, które są przyjemne. Ale czy tak samo łatwo jest dziękować za rzeczy trudne? Czasami odnosimy sukcesy, ale częściej pewnie też doświadczamy porażki. Ale też i w swoim codziennym życiu spotykamy się z historiami, które w jakiś sposób są dla nas trudne. Choroba, śmierć, jakieś poważne komplikacje, ale i nawet błędna decyzja, która musi ponieść konsekwencje. To znaczy ja muszę ponieść konsekwencje tej decyzji, bo przez chwilę straciłem rozum, zgłupiałem i źle wybrałem. Mówimy o dziękczynieniu. Czy w takim momencie należy dziękować? Czy w ogóle jest łatwo podziękować w takiej sytuacji? Każdy normalny powie, ale dlaczego mam dziękować za porażki? Dlaczego mam dziękować za trudności? Dlaczego mam dziękować za swój krzyż? Za swoje błędy, za swoje jakieś obciążenie? Po co? Przecież to jest trudne. Przecież to wymaga ode mnie jakichś takich heroicznych postaw. I to nie jest normalne. Dziękować za to, że jest mi źle. Właśnie tak. Właśnie w taki sposób powinniśmy podchodzić do życia. Właśnie w taki sposób powinniśmy podejmować decyzje, które wyprowadzą nas na prostą. Dziękować za to, co nie jest przyjemne. Dziękować za to, co odziera mnie z wszelkich moich słabości. Bo gdy upadam, gdy doznaję klęski, wyciągam wnioski, a więc uczę się, a więc doświadczam czegoś dobrego. Każde nasze błędne decyzje mogę w taki sposób analizować. Co one mi przynoszą? Nie dlaczego poniosłem tę porażkę. Nie, że jest mi źle, jest mi smutno, ale czego mnie ona nauczyła? Czego nauczyło mnie dane doświadczenie? Czego mogę oczekiwać po śmierci kogoś bliskiego? Jak należy wykorzystać ten dar, który miałem, że spotkałem tę osobę, że ona była w moim życiu, że ona była ważna? Jak mam zmierzyć się z chorobą kogoś bliskiego? Czego mam się nauczyć? Czego wymaga ode mnie moja przyszłość? Przede wszystkim męstwa, przede wszystkim cierpliwości. Że w tym wszystkim jest jakiś logiczny plan. Że ten każdy supełek, który jest moim kolejnym dniem życia, jeden dzień, jeden supełek, że one tworzą piękną układankę, piękną makatę uplecioną z mojej codzienności, z moich sukcesów, z moich porażek. Ale ważne, żeby podchodzić do życia z otwartością. Z otwartością, która pozwala mi spojrzeć z nadzieją, że może wczoraj było źle, ale jutro będzie lepiej.